Witam, nazywam się Alicja, jestem korepetytorem z przedmiotów ekonomicznych. Moja oferta jest stała i dzisiaj chciałabym pokazać Wam sposób rozwiązania zadania o następującej, jak widzicie, treści. W banku A odsetki na dwuletnie lokacie obliczane są jako procent prosty przy i równym 12 wynoszącym 1%. W banku B odsetki od dwuletniej na dwuletniej lokacie obliczane są jako procent prosty przy stopie I2 równej 4%. Polecenie brzmi: oblicz stopę roczną oprocentowania prostego równoważną stopie z banku A. Ok. Po pierwsze, w tym zadaniu jeszcze najlepiej w ogóle polecam zawsze zadanie przeczytać przynajmniej dwukrotnie, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi, co od nas żądają. Wszystko jest do nauczenia jak najbardziej. Więc czytamy to w ten sposób, że mamy jakieś dwa banki. Bank A ma odsetki naliczane od lokaty dwuletniej i obliczane są jako procent prosty, czyli nie mamy do czynienia z kapitalizacją składano, nie mamy odsetek składanych, tylko odsetki proste. I teraz wiemy, że przy stopie I12 równe 1%. Oznacza to tyle, że mamy do czynienia ze stopą procentową, czyli kosztem kredy jakiegokolwiek pieniądza. To akurat możliwość zarobienia pieniądza w drugą stronę. Mamy do czynienia ze stopą procentową, ale miesięczną. Ta dwunastka oznacza, że 12 razy tą stopę procentową możemy uwzględniać w ciągu roku. Czyli to jest nasza miesięczna. 1%. I mamy drugi bank. W banku B odsetki na tej samej też lokacie, też dwuletniej, obliczane są też również jako procent prosty, ale przy stopie I2 równej 4%. Oznacza to, że jest to tak zwana stopa półroczna, bo dwukrotnie naliczana w ciągu roku. Czyli po pół roku zarabiam średnio 4% i po drugim półroczu oczywiście do końca doprowadzałem też 4%. Jeżeli polecenie brzmi: oblicz stopę roczną oprocentowania prostego równoważną stopie z banku A, oznacza to tyle, że musimy się dowiedzieć, ile wynosi stopa roczna w drugim banku, ale równoważne stopie z banku A, czyli tak jakby odpowiadającą tej, która jest w banku A. I teraz po pierwsze musimy zapisać to, że w banku drugim stopa półroczna, co właśnie trzeba zawsze pamiętać, wynosi 4%. Czyli jak zamienimy półroczną na miesięczną, czyli jak mamy 4% co pół roku, to przez 6 miesięcy, to mamy w tym momencie miesięczną, 4% przez 6, czyli 2/3%, tyle zarabiamy w banku B co miesiąc. Tylko że właśnie... Tu polecenie brzmi: oblicz stopę roczną oprocentowania równoważną. I teraz jak to widzicie, ta stopa procentowa w banku B wynosi 2/3 z każdego procentu w skali miesiąca. Czyli jeżeli chcielibyśmy uzyskać wynik roczny, to trzeba by było te 2/3 na kalkulatorze albo po prostu w pamięci przemnożyć razy 12, bo jakakolwiek stopa procentowa będąca kosztem pieniądza albo sposobem namnażania wartości pieniądza musi być przeliczona tutaj na z miesięcznych na roczną, czyli razy 12, bo tyle razy miesięczna stopa procentowa jest naliczana w ciągu roku. Ok, w takim razie kończę omawianie tego zadania. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie albo po prostu chcecie uzyskać jakąś wskazówkę do swoich zadań, chcecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej piszcie bezpośrednio do mnie na adres mailowy. Jak tu widzicie w nagłówku jest adres strony mojej internetowej. Oferta jest jak najbardziej zawsze aktualna, a wy piszcie bezpośrednio na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Odpiszę, proszę załączyć tam oczywiście treść zadania, a najlepiej w załączniku. Odpiszę, jak tylko będę miała taką możliwość i zapraszam do dalszej nauki z moimi rozwiązanymi zadaniami na YouTube. Pozdrawiam.